Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie Was do tego zachęcam. A dziś witam Was z Nimbo. Jestem tutaj na wakacjach. Właśnie dojechałam już na miejsce. Jesteśmy z moim narzeczonym w górach i właśnie poszliśmy się zameldować do naszej willi i wróciliśmy po rzeczy, bo czekamy aż pokój się zwolni. Raczej aż go posprzątają, bo przyjechaliśmy o równo 12, więc czekamy właśnie aż go posprzątają. Ale zrobili nam kawę, więc wzięliśmy kawę i przyszliśmy po nasze rzeczy tutaj. W sumie po jedną walizkę, mam jeszcze mnóstwo jedzenia, ale to później po prostu po to przyjdziemy. Tak wygląda okolica. Na początku się troszeczkę przeraziliśmy, dlatego że te domki nie wyglądają najlepiej, ale zaraz Wam pokażę naszą willę, tylko musimy wziąć rzeczy z samochodu. Taką mamy drogę do hotelu. Dobrze, że mamy parking pod willą. Tutaj dwa kroki tak naprawdę trzeba zrobić, bo żeby się gdzieś wbić i żeby gdzieś stanąć tutaj, to byłby problem. I tu skręcamy do naszej willi. Tutaj jest nasza willa. Wchodzimy przez furteczkę, tam są drzwi i tutaj są jeszcze inne pokoje. A tutaj mamy śniadanie od 8 do 10. To jest nasz pokój. Jesteśmy w moim pokoju. Tutaj po prawo od razu mamy szafy, półki. Fajnie, że się od razu podświetla, jak się otwiera. I następnie wchodzimy tutaj już do pokoju. Po prawej mamy łóżko. Następnie mamy takie schodki do dołu i jest wanna, taras i tam dalej jest łazienka. Tak wygląda łazienka. Kabina prysznicowa. Płyny też są, więc fajnie. Ręczniki. Ja. Następnie mamy z obu stron mamy schodki. Tu mamy schodki i z drugiej strony też są schodki. I mamy tutaj wannę. I mamy taras. Przez to, że mieszkamy w górach, wzięliśmy hotel w górach, to musieliśmy wziąć też jakieś przekąski, bo tutaj nie ma sklepu niestety żadnego. Także wzięliśmy sobie nachosy, chipsy, to jest coś typu knoppers, tak mi się wydaje, zupki chińskie. W razie czego jakbyśmy naprawdę zgłodnieli, to są pomidorowe, tutaj mamy jakieś czekoladki, herbatę, pistacje, to są takie galaretki o smaku kokosa. Tutaj mamy z żurawiną jakieś ciastka, kruche, czekolada, a to chyba bardziej na drogę było. Idziemy teraz na basen, taką drogą leśną. Proszę bardzo, basen nie jest płytki, ale jest, są mini leżaczki. Tutaj mamy altanę z jacuzzi, tylko jacuzzi nie działa, bo nie ma sezonu jeszcze. Mamy dopiero maj i tutaj też, więc tutaj w lato na pewno jest super. Idziemy sobie pospacerować. Tak wygląda chińska wioska tak naprawdę. Może nie taka ładna jest oczywiście, bo tutaj jest miejsce takie bardziej wypoczynkowe. Natomiast tak ona wygląda mniej więcej. Bardzo urokliwe miejsce, naprawdę. A tu się robi coś, gotowanko, obiadki na wsi. Mamy czyjś domek, wejście do domku. Mamy krewetki. Tu też mamy krewetki. A tutaj mamy kalafior.
Dzień dobry, witam Was w nowym dniu. Wczoraj odpoczywaliśmy, więc nic nie nagrywałam. Natomiast dzisiaj jedziemy troszeczkę pozwiedzać tutaj w Nimbo, bo zawsze jeżdżę do Nimbo, to jeżdżę tutaj albo do portu załatwić jakieś dokumenty z kontenerami, albo po prostu przy okazji jakieś fabryki zostaję na jedną noc. Tym razem zostaję na jedną noc, bo dzisiaj muszę wrócić do IU, dlatego że jutro przyjeżdża do mnie koleś z fabryki i chcę, żebym go prowadziła po naszym markecie Futien. Dlatego, że nigdy tam nie był, co jest dla mnie... Wiecie, ale ostatnio często mi się zdarza to, że właśnie oprowadza Chińczyków po markecie, bo nigdy tam nie byli. Natomiast wiecie, no zrobiliśmy u niego wiele zamówień, dosyć dużych, dlatego przyjeżdża, żeby zjeść sobie tak naprawdę kolację. No i przy okazji pokażemy mu nasz market w IU. A tymczasem się zbieramy, ogarnęliśmy trochę pokój, już praktycznie jesteśmy gotowi do wyjścia i będziemy się zbierać. Dostaliśmy wczoraj już wieczorem, to jest wczoraj, po kolacji przyniesiono do pokoju zupę i ta zupa jest słodka i to jest uważane jako deser i to tutaj mamy fasolę i ona jest na słodko, to jest taka właśnie zupka, no my jak widać nie przepadamy, natomiast niektórzy bardzo lubią tą zupę, takie, no za słodkie to nie jest, takie bardziej bez smaku moim zdaniem. Mamy nasze śniadanie, to jest robione na słodko, to jest ciepłe, sałatka, tutaj mamy, jak to się nazywa, tutaj mamy pierogi z krewetką, tu prawdopodobnie są z mięsem, tutaj mamy owoce i jeszcze chlebek z dżemem. Może trochę będzie słychać klimatyzację, ale chciałam Wam powiedzieć, że jedziemy jeszcze wyżej w góry. Tam podobno jest jakiś taras widokowy, więc tam się przejedziemy. Wpadliśmy na szybkości do KFC, bo jesteśmy nawet głodni. To śniadanie było małe. Muszę niestety jeść mięso, bo były frytki i nuggetsy. Hamburgera niestety nie przegarnę, ale nuggetsy jeszcze jakoś tak zjem, więc mam nuggetsy, mam tutaj frytki. Zjemy szybko i jedziemy dalej. Chcieliśmy, moi drodzy, jechać, tak jak Wam mówiłam, w góry, ale problem był taki, że za długo by nam to zajęło i znaleźliśmy taki budynek, który jest na morzu i mieliśmy tam jechać. Problem był taki, że jak dojechaliśmy, to okazało się, że nie wpuszczają. Więc przejechaliśmy dalej i prawdopodobnie jedziemy do innego miasta, do akwarium, ale jeszcze nie jesteśmy, czy do oceanarium bardziej, nie do akwarium. Więc zobaczymy, czy w ogóle nam się uda dotrzeć tam. Natomiast będziemy próbować. A teraz jesteśmy na stacji. Stacja ma 5 gwiazdek, to znaczy, że ma tutaj wszystko. I KFC, i supermarket, i jedzenie, i miejsce, gdzie można odpocząć. I oczywiście stacja benzynowa jest, więc to się nazywa, że to są 5 stars. Stacje benzynowe, takie parkingi. No, a teraz jedziemy dalej.
mamy McFlurry. Idziemy już powoli do samochodu. Ale jeszcze tutaj jest jakaś galeria handlowa, więc się tak przejdziemy okazjonalnie. No i w tym momencie film się urywa, a to dlatego, że ja po zobaczeniu fok było mi bardzo przykro, dlatego że Chińczycy, była pora karmienia i Chińczycy rzucili na te foki, żeby je głaskać, dotykać, robić zdjęcia. I strasznie mi się przykro zrobiło, że te foki są tam zamknięte i są w takiej, powiedzmy, no, niewoli. Więc po tej porze karmienia po prostu wyszliśmy z tego oceanarium i mój humor był... Byłam po prostu smutna i nie chciałam nagrywać już w takim humorze, dlatego po prostu poszliśmy z moim chłopakiem na lody i przeszliśmy jeszcze kawałek galerii, no i później już wróciliśmy do IU. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć, pa!